litewskiego i na inne języki i żeby po prostu mieszkając w tych warunkach, a warunkach, które zobowiązują nas do pewnej tradycji literackiej za sprawą Tadeusza Mickiewicza, ale również Słowackiego, ale również Kraszewskiego, Syrokomli, Miłosza. Współczesnych poetów, że nie będę wymieniał wszystkich nazwisk kolegów, to zobowiązuje, żebyście kontynuowali rozpoczęte dzieło właśnie w tym miejscu, w tym mieszkaniu. Dziękuję bardzo. Był wielkim litewskim niedźwiedziem, kiedyś tak myślałem, dzisiaj na pewno wiem, on był takim. Zu lesen, dass ich sehr geehrt bin, im Hause von Adam Mickiewicz ein Gedicht lesen zu dürfen. Jest mi bardzo miło wszystkich Państwa serdecznie, szczególnie tak znaczącym dla kultury polskiej, dla kultury świata, miejscu, w którym właśnie wymyśliwałem. W ten sposób jest nie wymienić imienia Wilna. Ja to można kończyć tę naszą prezentację, a jeszcze inne potrawy. Dziękuję bardzo.